dzisiaj, myślę, że dobra informacja, projekt, który złożyliśmy w trybie konkursowym z Europejskiego Funduszu Spójności, zajął pierwszą lokatę, wygraliśmy ten konkurs i czekamy na podpisanie umowy, ale konkurs, projekt wart prawie niemal 4 miliony złotych. 85% dofinansowania. Konkurs dotyczył dwóch szkół, Koszalińskiego Elektronika i Koszalińskiej Samochodówki. W elektroniku chodzi tutaj o gruntowny remont, przystosowanie i wyposażenie pracowni komputerowych, serwerowni, tak żeby absolwenci elektronika uczyli się już zawodu na etapie, w takich warunkach, które są zbliżone bardzo do warunków rzeczywistych, tych, których później znajdą w swojej pracy. Natomiast Koszalińska Samochodówka to też roboty budowlane, też przystosowanie pracowni, zwłaszcza na profilu związanym z obróbką metali, z blacharstwem, drukarki sterowane numerycznie, też pracownia komputerowa, ale przystosowana do nauki diagnostyki. I przed nami podpisanie umowy i realizacja tego projektu. Do 2019 roku powinniśmy ten projekt zakończyć. Wtedy już całość projektu będzie pracowała. To jest projekt zgodny ze strategią i naszą, i strategią województwa w kształcenie w zawodach, które są potrzebne na rynku pracy w Koszalinie, w regionie, w województwie zachodniopomorskim. Cieszy to, że udało się uzyskać pełną kwotę 85%, także miasto przy tak dużym projekcie dołoży jako wkład własny tylko 15%, czyli około 600, niecałe 600 tysięcy złotych, więc te koszty dla nas w innym przypadku byłyby praktycznie niemożliwe do poniesienia. W zasadzie większość naszych projektów, które składamy do Regionalnego Programu Operacyjnego, znajduje się na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o ocenę. To nas bardzo cieszy. Świadczy to oczywiście o tym, że są perfekcyjnie przygotowane. W przeciągu tego roku, bo to można powiedzieć o okresie od 1 stycznia 2017 roku do roku 2018, na szkolnictwo zawodowe pozyskaliśmy już 10 milionów złotych. To są naprawdę konkretne pieniądze i nie ma co ukrywać, ten projekt, który w tym roku, w roku 2018 się pojawił, projekt na 3 miliony 200 tysięcy plus dokładka z miasta, to jest taki projekt, który my bardzo lubimy, z tego względu, że są to projekty, w których między innymi są pieniądze przeznaczane na prace remontowe i na zakup pomocy dydaktycznych. Każdy samorząd takie projekty najbardziej lubi, kiedy dokupujemy po prostu sprzęt konkretny, który wzbogacać będzie pracownie komputerowe. I ostatnia informacja, od roku 2014, czyli można powiedzieć, że w tej drugiej kadencji, kiedy my jako miasto przygotowywaliśmy się bardzo sumiennie do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, przez te 3 lata pozyskaliśmy już ogólnie dla koszalińskiej oświaty w 36 projektach 30 milionów złotych. To jest naprawdę ogromny zaszczyt finansowy i tak jak mówiłem wcześniej, większość tych konkursów miasto Koszalin wygrywało, będąc na miejscu pierwszym listy rankingowej. Tyle z mojej strony. Dziękuję.